Hej, cześć, siemaneczko, moi drodzy, oczywiście to ja, Ewa, to jest kolejny odcinek Far Cry'a 5, moi drodzy, jesteśmy w drodze na przyjazne niebo, można by powiedzieć, a tutaj mamy przyjazny bardzo kult. Dobra, ja bym chciał, żeby ty sfokusuj się na nią. Tego nie ma. Ty, chodź. Dziękuję. Kurwa macie. Dobra, tego co alarmuje już nie ma. Jebot! Nie ma! Ciebie, o ty kurwa. Do widzenia. Ty kurwa. Nie macie, nie macie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Fagaś. Fagaś, gdzie, kto spotuje? Kto jeszcze podświetla? Co? Fagasie. Dobra, my tu gadu gadu. My tu gadu gadu. Słuchajcie. O ty. Kto to? Tam jest jakiś elfakero. To jest elfakero. O, kamizelen. Siema. Dziękuję. Czy tu jest coś, co ja mogę jeszcze podjebać? Nie. No niestety, myślałem, że to się da rozwać. No to... Ojajaj, jakie pięcia seniory, dobra. Mamy sniperifer, mamy łuk, pistolero. Łapy. Łapy, 4-4 łapy. No dobra, tylko co ja to mam kuźwa zrobić? Tym przyjazdem niebie. Mamy 3 punkty obserwacyjne, jakieś... Wieża przeciwpożarowa, wieża obserwacyjna i ambona myśliwska, znaczy chata myśliwska w sumie. No zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, co to jest. Dawno Far Cry'a 5 nie było, ale już powoli wracamy, słuchajcie, do pełnej pełnej świetności. Oczywiście przetransportujemy się fast travelem, myślę, że to nie powinno być większego problemu. Uzyskaliśmy go sobie. Zlokalizuj helikopter. Ty, a tam co to jest? Gdzie on może być? Gdzie kurno może być? Jest sniperifer. Nie, tu nie ma na pewno. Ty, ale to jest co? To jest tak, że on nam wskazuje 3 punkty, gdzie on potencjalnie może być. Został ukradziony z naśmigowej gdzieś z radzieckiej. A, dobra, kurna. No zobaczmy, może on jest tam. Bo jak na laży, to lipa. Kto cię chytnął? No nie wierzę, laska. Czy ty nie potrafisz... Tak naprawdę przeżyć tego, ja jebie. No bo przejdźmy przez te ćpuństwa, Boże Święty. No nie, no tutaj tego helikoptera nie ma ewidentnie. Ale za to są jakieś rzeczy, które mogą mi się przydać. No dobra. Gdzie zatem? Aha, z punktu obserwacyjnego, kurwa macie, to muszę znowu potem wleźć. Ale mi się wydaje, że go tu nie. Może tam by był? No nie wiem, no nie wiem, Zomus, no nie wiem. Ty, no ale teoretycznie na radarze widzę, że jest ten, że jest, wskazuje mi helikopter jakiś, nie? Ale czy to będzie ten chopper? To jest dobre pytanie, kurna macie. A tam? Ty, ale poczekajcie. Bo ja kurna czegoś tu nie ogarnę. No tam ewidentnie jest ten. Jest helikopter. Dobra, ja bym chciał, żeby ona go zdjęła.
Zdejmę go. Będzie miała clean shot. Or not. Czy mi gra w ogóle to zaliczy? O ty, tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka. Ja bardzo chętnie skrzyneczkę. No. Kurwa, nie trafiłem, nie? Uuuu, zaraz się rozsierdzę. Dobra, dostał. Okej, okay. I czy to teraz będzie? No, złaź stąd! DPD! Jakżeś, jak ja rzętam w las? Jak ja rzętam w las? No, kurwa mać! Zbugowałem się! Czekajcie, wracam za chwilę. Dobra, moi drodzy, wracamy po małej przerwie, dlatego że no niestety gra mi się zbugowała. Ale co tu się od Janie Pawła? Misior! A tutaj jest jakiś posterunek kultu, ten posterunek kultu, tylko nie posterunek nawet, tylko coś do zniszczenia. Jak ten misior sobie pięknie płynie? Ale już kurwa sobie nie płynie. Zaraz zdechnie. Przeprawiam się. No kurwa mać, no. Hili, samolot. Molotem mnie tutaj będą mordować. O ty kurwa. O ty kurwa. VIP. VIPa nie ma. Dziękuję. Gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie? Gień! Płoń! Mać. Czekajcie, muszę się drapać. No. On się coraz bardziej dymi. Kurwa, drugi VIP. Elo. No siema. Płoń! Dziękuję, rozbił się. Do poszły to utasz w pizdiet. Jak... Boomer! Co się z tobą stało, piesku? No, poklepimy cię po brzuszku i będziesz wszystko w porządku. Dobra. Właśnie na to, tu są jakieś rzeczy do zebrania. Jest, jak mnie nos swędzi. To jest do zebrania, proszę bardzo. Jak przyjemnie. Okej. Nie! Nie! Jezu! Idźcie w dole. Co się ze mnie tym razem? Fejt? No. O Jezus! Ty teraz zastanawiam się przepaść na drugą stronę, ale chyba tak samo jak wcześniej. Wpław! Dobra, tam mi się gra zbugowała, nie wiem czemu. Pieprzona błogość. Patrz, już mi się kurwa w dwoi i troi w oczach, nie? No przypływaj, Andrzej! Co ty w ogóle wyprawiasz? No. Kurnia. No, synek. Ty mi takich rzeczy tutaj nie wyprawiaj, nie? No, dziękuję. O ty puma. A nie, kurwa łoś. Dobra. Idź tam wapić. Kurwa, co? Wapiti, ja pierdzielę. Kurwa, nie trafiłem, no ja pierdzielę. Znowu. No teraz dopiero dostał. Pierdzielony! Dobra, znajdźmy najpierw tę chatę myśliwską.
I... No właśnie, pod tym DPD, Jezu! Mam nadzieję, że tym razem, tym razem się uda. Chata McCoya, okej. Okay. Ja bym tu chciał zrobić to. Ty jest! Jebut! Oooo! Nie ma! Jebut! Ciebie nie ma! Kurnia! Gin! Eliminacja, dziwko! No i nie ma ciężkiego. Tego też nie ma. Dziękuję. Czy ktoś tu jeszcze jest? No nie wydaje mi się. Poszło dość gładko. A to jaki zakładnik jest? Proszę bardzo. Proszę cię bardzo. Okej, okay, dobra. To tyle? Serio? Serio, oczekiwałem czegoś bardziej spektakularnego. Szukajmy tego. Ty, a ty ziomuś, co masz za mną? Stopped by Sherry's fishing store and the woman was after me to help her find some case of booze. I just wanted fishing gear so I can feed my family now the coast and everything else. Okej, cenne info. No dobra. No dobra, dobra, dobra. To jest jedna część misji. Druga... Łopanie, jakie to jest daleko. Czy tu nie ma znowu kurwa punktu szybkiej podróży? Jest szybka podróż. To ja tam muszę wleźć, podejrzewam. Zlokalizować helikopter, który chyba, lądowisko jest tam, gdzie ja próbowałem z nich na dystans zdjąć i się zbugowałem. Tam wleźć, wybić i iść do kolejnego punktu. I to dzisiaj zrobimy na pewno. Tak jest plan. I może skrytkę perperską sobie jakąś. Roztworzymy, bo my tak myślę, że to będzie dobry pomysł na chwilę obecną. Tak jak mówiłem, dawno Far Cry'a nie było, ale cóż, dajemy jakoś sobie z tym tematem radę. Dobra, to jest co? 300 metrów stąd. Jak poleciał, panie, o kurwa! O fuck, o fuck. O! Jezu, co się dzieje? Dech już? Nie! Ten leży! Nie żyje! Eliminacja, szmato! Boomer tu leży, nie żyje! Dziękuję. Ktoś jeszcze? Jeszcze boomera, że mnie zreanimował. Jak go zbugowało, panie. Okej. Okay. Jej się chyba trochę słabo zrobiło. No to weźmy Peaches, no. No weźmy Peaches. Peaches sobie powinna bez większego problemu, myślę, tutaj poradzić. Tak czy nie? O Jezu, zastanawiam się, co to kurwa za kot tu łazi. Nie? Dobra. To jest, tu jest skrzynka preperska, ale ja bym chciał najpierw, w pierwszej kolejności, zająć się tamtym, tą misją naszą, którą mamy. I to jest priorytet, więc jedźmy. Przestrzelona szyba. Będzie nam się wygodniej strzelało. Swoją drogą. Ja chyba powinienem... No kurwa mać! Pięć, tam już robi porządek z nimi, ja pierdzielę. Ja jebie. To ona jest szalona. Jadę?
Wiodę czy nie wiodę? Oczywiście, że wiodę. When you find that bastard, wait till he lands my baby tulip. Then rip that son of a bitch's pecker off and bring my sweet tulip home. Don't hurt my darling chopper. No jest. Aha, on dobra, on ląduje, okej. Dobra, i mogę teraz go spokojnie. Bo tam coś się... Przejmij kontrolę, aha, czyli nie mogę go zniszczyć, tego helikoptera. Okej. Sounds like nice, sounds like good plan. Tylko ja bym sobie tak zrobił trochę tego trochę. Tych nożów. I teraz tak. Zabij do jego tulipana. O Boże, panie, jakie szalone rzeczy są. Na spokojnie, na spokojnie. Po cichu. Headshot padł. Dobra. Gościa już nie ma. Ten go też już nie ma. Kurwa, jak ja mam na nim przejąć kontrolę? To jest dobre pytanie teraz. Bo tu mi legitnie, ale spierdoli, gdzie on ląduje. On tam kurwa wylądował. Jebaka leśny. Czyżby on spadł? Nie, błagam, żeby on się tylko nie zabniszczył. Żeby to nie spowodowało... On idzie tu. Kurwa głupi, jaki jest kurwa głupi. Ja pierdolę! Eliminacja, szmato. On tego już nie ma, dobra. Czy jaki mamy stan osobowy? Czy ktoś zginął? To nie powinien zginąć. Ten, jak tu patrzcie, to na to! Dobra, włazimy do helikoptera. W górę. Ty, ale on ma zajebisty... Co mnie kurwa strzela? Kto do mnie strzela? Nie ma, kurwa. Szczelania do mnie. Pojebańce, samozwańce. Kto jeszcze kurwa śmie do mnie strzelać? Ja się pytam. Mieliśmy troszeczkę. Pierdol się, ziomek. Już widzę tylko te sniperifery pierdzielone. Ale patrzcie, jakie to jest. To jest potęgne. Ło, takie. Podoba, nie? Masakra, tam się tekstury nie chcą czytać. No je, leć, że szybciej. Ty nawet fajny ten helikopter. O Jezu! Jezu! Jezus Maria! Chryste przenajświętszy! Czekajcie, ale coś mogę tutaj zrobić jeszcze?
nie mogę. Okej. Okej, dobra. Chyba zwałem sobie trochę podleciałem. Ale już widzę punkt, do którego musimy dolecieć, więc będzie dobrze. Tylko trochę to tak po kolei idzie, ale nie ma nic do uszczelenia. Ja go chętnie zestrzelę, nie? Nie macie skurwysyny. Dobra, teraz tutaj. No, gdzieś. No i już teraz bierzemy się do roboty, nie? Pić już tu szuli porządek. Boomer też widzę. Boomer się nie opierdala. Wszyscy? Kurwa, wszyscy już wymordowani. Serio? God damn, does that ever get my motor revving? Tak jest. Slap my tits and call me Shirley. You made it just in time for all the fun. And you brought Tulip back in one piece. Now, I always keep my word. So, if you need a pilot who can shoot the dick off a gopher from 50 feet in the air, I'm your gal. You call me anytime. Nice. 15 centimeters. Likes to do yoga around then and o nie, ja się spocięzę. You ain't lived until you seen that ass in downward facing dog. Anyways, thanks again, hon. I owe ya. Nice, udało się. Przygoda nie było kończone. Nice, bardzo dobrze, bardzo fajna informacja. Jak to wygląda z 600 punktów, proszę bardzo. Uzupełnijmy sobie zapasy, proszę bardzo. Ile ja za tego punkta mogę wziąć, kurwa, pieniędzy? A mówią, że zabijanie zwierząt nie popłaca. Dobra, ale widzę, że mamy 8 punktów. To ja bardzo sobie chętnie na coś wydam. Na co ja mogę sobie wydać? Na co ja mogę sobie wydać? Naprawa? Nie. To jest ten... podejść do maski, pojazdu, przynajmniej podpalić. Nie. To mech. Boże, Boże. Więcej szczał. A to co to? Duże łupy. Myślę, Boże, zwierząt. Już powiedz, że rzadziej przed to uciekać. Kurę powoduje większe szkodzenie pojazdów. Szybsze przeładowanie ceny pojemów i strzep. No na coś kuźwa muszę wydać te punkty, nie? No po coś się mam, nie? Tak naprawdę. Dobra, wiecie co? YOLO. Dobra, my tu gadu gadu. My tu gadu gadu, a ja nie wiem co mam dalej kurwa macie robić. Powiedz z opatrzeniem kultu. Co mam najbliżej? Jakąś skrzynku preperską chętnie. Chętnie bym zrobił, wiecie? Dlatego, że dawno nie robiłem skrzynek preperskich, a myślę, że... Adelaide Drubman. She's one hell of a firecracker. Good with a gun, and she'll always bring that chopper along with her. Not a bad addition to the group, deputy. No właśnie o to chodzi. Mogę do tego wejść? Mogę do niego wejść? Nie mogę. A czy ja dostanę go... Czy ja dostanę go czasem za darmo? Chuja tam dostanę go za darmo. Pierdziele.
Wszystko. Wszędzie tylko te pieprzone pieniądze. Każdy by chciał pieniądze i pieniądze i pieniądze i pieniądze. Kurwa, na wszyscy napraw, wejdź. Dobra, zrób tu skrzynkę poprawską na koniec odcinka. To ja już wiem, czemu tutaj była informacja, żeby kurwa to naprawić. On zdech? No tak to do końca. No ale jebać. To ja już to... Kurwa mać, wiem. To naprawdę wiele wyjaśnia. Dojedziemy sobie jak najbliżej się da, ale już się tu tym. O, chyba wszedł na drugi bieg. Bo był podejrzanie szybki, nie? Obozletni Silver Lake. Wszędzie kurwa ci państwo. Ja pierdzielę. A gdzie to będzie? A tu jest dobry ten punkt, gdzie ja mogę to przeczytać. Ty. Siema. Znaczy się... No do zobaczenia w sumie, nie? Bo was zajebałem. Jeden, że przyjdę albo sletnik, domki są pełne ich rzeczy, zbierają tam też psy. Nie mam jak z nimi walczyć, ale udało mi się do innego też dobrego. Wykryć krucyfierające wszystkie domki i nakarmić nim jednego z psów w głównym budynku. O Boże. Jeśli chcesz się tam dostać... Na do skrzynki muszą czekać, aż pies wystra klucz. O Boże. Wejdź do... O fuck. To tutaj jakoś potem wlezę? To będzie jakiś świetlik? A tu widzę aresztowancja. Co ich mam kurwa tam wleść? Czyż mi ktoś w stanie to kurwa mać wyjaśnić? Po tym się nie wespnę, nie? Nie, tu nie wejdę. Kurde mać. O proszę. Kurwa, ile tu tych psów jest? Ja jebie. Chodźcie pieski. Ja pierdolę. Masakrę wsi gówno musiałem grzebać. Kurwa rosoma. Pierdol się. No. Tu nic nie ma. Tu się świecił. Nie wiem, wydaje mi się. Dobra, weźmy tutaj, zobaczmy co tu jest. Wukens. To tutaj było. Ale jajo. Ile hajsu, panie, jakie bogactwo. Ja coś z tej chacie. Żal się dla tych kundli. Widzicie? Żeby potem nie było gadania, że kuźwa nic nie ten. Nic nie założyłem. Dobra moi drodzy, kończmy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. A kto napisze pomarańcza, przypnę mu serduszko i trzymajcie się na razie. Cześć!